Coraz ciekawsza robi się rywalizacja o prezydencki fotel w Bytomiu. Do grona kandydatów w tym mieście dołączyły właśnie dwie kobiety. Pierwsza reprezentuje komitet Teraz Bytom, druga Lewicę. W innych miastach też przybywa kandydatów, a to przecież jeszcze nie koniec, bo można ich rejestrować jeszcze przez ponad 2 tygodnie. Paweł Jędrusik. Kandydatką Lewicy na prezydenta Bytomia jest Anna Niezgocka. We wtorek wraz z kandydatami do Rady Miejskiej podpisała wyborczą deklarację. Obiecuje m.in. tramwaj do Miechowic czy budowę centrum przesiadkowego. Chce też postawić na politykę prorodzinną. Przede wszystkim nowy żłobiek miejski. Tyle się mówi o tym, że przede wszystkim raz, że się wyludniamy jako kraj, ale w Bytomiu też cały czas maleje liczba mieszkańców, także myślę, że oferta dla młodych rodziców, jaką byłby nowy żłobek, na pewno przysporzyłaby tutaj nam po prostu większej ilości osób, które by tu chętnie zamieszkały. O to samo stanowisko zamierza się ubiegać Ewa Surowiec. Podczas prezentacji swojej kandydatury wbiła szpilkę obecnemu prezydentowi Mariuszowi Wołoszowi. Jeżeli chodzi o Bytom, to wszyscy doskonale wiemy, że jest jeszcze sporo do zrobienia, sporo problemów do rozwiązania. Ale żadne działania PR-owe, nagrywanie filmików na social media realnie tych problemów nie rozwiążą. Te problemy dotyczą zwykłych mieszkańców, dotyczą ich na co dzień. I te problemy nie są widoczne z szyby drugiego auta, Audi, tylko one są widoczne z szyby autobusu linii 830. Wkrótce kandydatka zamierza przedstawić swój program. Wielu kandydatów na prezydenta jest już w Mysłowicach. Właśnie dołączył do nich kolejny Mariusz Wielkopolan, który kandyduje z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Po pierwsze, rozwój gospodarczy, zapewnienie warunków sprzyjających inwestycjom, przedsiębiorczości oraz tworzenie nowych miejsc pracy z maksymalnym wykorzystaniem środków zewnętrznych. Po drugie, rozwój i odbudowa infrastruktury miejskiej, a przede wszystkim poprawa jakości dróg i chodników. Po trzecie, wzrost jakości życia mieszkańców. Rywala będzie miał też Daniel Beger, prezydent Świętochłowic. Tam z poparciem Koalicji Obywatelskiej wystartuje Bartosz Karcz, były wiceprezydent miasta i bliski współpracownik poprzedniego prezydenta Dawida Kostępskiego, który też ogłosił swój start w wyborach. W kolejnych tygodniach będziemy prezentowali mieszkańcom 10 podstawowych priorytetów, w ramach których zawierają się punkty, które mają uczynić życie w Świętochłowicach lepszym. Bo idziemy pod hasłem Razem po lepsze Świętochłowice. Kolejny kandydat ma również pojawić się w Jaworznie. Tam zamierza go wystawić Komitet Przyjazny Jaworzno, choć na razie nie chce mówić o nazwisku. W zamian ugrupowanie zaprezentowało dziś kandydatów na radnych. Nie może być tak, żeby prezydent był, powiedzmy, siedział w jakiejś wysokiej słoniowej wieży i był niedostępny. Prezydent ma być wśród ludzi, radni mają służyć mieszkańcom, tak jak i powiedzmy cały urząd prezydenta. Rzecz jednak w tym, że przed wyborami każdy z kandydatów chce służyć mieszkańcom. Po wyborach bywa z tym różnie.